Chciałem przede wszystkim podziękować chłopakom, bo za zaangażowanie i za grę w tym spotkaniu, bo wyglądaliśmy dobrze, jeżeli chodzi o operowanie piłką, o grę. Trochę brakło nam szczęścia, żeby zdobyć bramkę. Graliśmy z bardzo dobrym zespołem, który do tej pory nie stracił punktów u siebie i naprawdę bardzo byliśmy zmobilizowani, ale jednocześnie nie chcieliśmy tylko się bronić, bo prowadziliśmy grę jak równy z równym. Myślę, że nawet momentami byliśmy, jeżeli chodzi o operowanie piłką i pomysł na grę, drużyną lepszą. Szkoda, bo sędzia powinien nam chyba gwiznąć rzut karny w jednej sytuacji, natomiast tego nie zrobił. Nie mnie to oceniać. Fajną sytuację miał Król i do przerwy mieliśmy bardzo dobre piłki dograne wzdłuż bramki przeciwnika, gdzie powinniśmy się tam znaleźć. Niestety akurat nas tam zabrakło. Ale punkt przyjmujemy z pokorą i pełni optymizmu przystąpimy do następnego meczu, który nas czeka już w najbliższą sobotę ze Stalą Rzeszów. No na pewno końcówka tego meczu bardzo, bardzo nerwowa była i powiem, że jestem trochę taki trochę tym wszystkim podekscytowany, bo dwóch stoperów na najbliższy mecz mi wypada i czy to były faule, za jakie powinni cierpieć i Grolik i Klabnik, no to muszę to przeanalizować, ale do brzegu. W kwestii meczu uważam pierwsza połowa wyrównana, żaden z zespołów tak się jakoś, tak było widać, nie chciał się otworzyć. Myślę, że mogliśmy w tej pierwszej połowie trochę zagrać ofensywniej. Druga połowa dobra w wykonaniu mojej drużyny, agresywna, wysoko graliśmy. Utrzymywaliśmy się przy piłce i były też i sytuacje, bo takich sytuacji, jak miał dzisiaj Kamil Orlik, nie wykorzystać, to potem na pewno to w kontekście całego wyniku, co nam tej bramki zabrakło, a na pewno drużyna zasłużyła w drugiej połowie na to i grą, i walką, i agresywnością, i na pewno w tej drugiej połowie byliśmy zespołem lepszym. No i nerwowa końcówka po dwóch czerwonych kartkach, no to nic innego nie mogliśmy zrobić, tylko dotrwać do końca i punkt jest punkt, jak się tu mówi, ale myślę, że u siebie powinniśmy wygrywać i mimo wszystko tą jedną sytuację wykorzystać. Dziękuję. Pan wie, że teraz problem przed trenerem z ułożeniem środka obrony na nasz Bytomia, bo wypada i Marcin Grolik, i Marcin Klawnik. No, powiem tak, że taka sytuacja, z którą się pierwszy raz spotkałem, że dwóch stoperów w jednym meczu, takich podstawowych, którzy cały sezon grają ze sobą, wypadają. No na pewno problem jest, tym bardziej, że mecz już bardzo szybko. No co, trzeba szukać optymalnego wariantu i zagrać tak, jakby grał i Martin, i Grolo, i musimy dać radę.